witajcie moje trójeczki bardzo, bardzo serdecznie w horoskopie dla Was na nadchodzący rok numerologiczny. Znajdziecie się w drugim roku osobistym. Jest to czas dobry, ale czas spowolnienia, dlatego że taka jedynka, która jest diametralnie różna od wcześniejszych lat numerologicznych, która daje dużo nowości, no jest taka intensywna, to teraz w tej dwójeczce, w której się znajdziecie, będziecie przede wszystkim dokańczać stare sprawy, stare, takie, które się zaczęły właśnie w tym roku pierwszym osobistym. I pewne rzeczy wydarzają się wolniej, nie tak intensywnie, więc ten taki rozbieg z tej jedynki może być dla Was uderzeniem. Ale jak to? Trzeba coś zrobić dwa razy? Ale jak to? Coś jest później niż wcześniej? Więc trzeba się będzie do takiego stanu nieco przyzwyczaić, ale rok też będzie dobry, dlatego że dwójka zazwyczaj wnosi dobre współprace, układanie się w parach, wszelkiego rodzaju rzeczy, które wnoszą podwójność, wsparcie i właśnie takie możliwości, jeżeli chodzi o parowanie, tak, współpracę. Z tego, co widzę, nie będzie to najłatwiejszy czas energetycznie dla Was. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdą dwójeczką, z każdą trójeczką będzie rezonowało, ale generalnie nie jest najgorzej. Na pewno może zrobić się przy Was lekko nerwowo, dlatego że te ogólne energie wnoszą energię walki, więc trzeba się też będzie nastawić, że po tej jedynce, kiedy pewne rzeczy same się układały, tutaj trzeba się będzie troszeczkę wystarać o jakieś swoje cele, o jakieś swoje osiągnięcia. Na pewno koło fortuny daje sprzyjający los, więc będzie się działo rzeczy sporo, rzeczy drobnych, ale nad każdą trzeba się będzie pochylić i troszeczkę nią zająć, tak żeby jakby osiągnąć cel, który się wcześniej zamierzało. I przede wszystkim taka rada kart, że jeżeli będziecie coś planować, robić, to w dwójce właśnie granie zgodnie z regułami, zgodnie z tym, co jest uznane, zgodnie z literą prawa, będzie bardzo dla Was ważne, więc żadne takie przeskoki, wyskoki, albo a tu coś ominę, tam coś zakopię, no to raczej nie będą się udawały, więc musicie zwrócić po prostu na to swoją baczną uwagę. Sprawy, które będą wyglądały lżej, bardziej pozytywnie, lepiej, to na pewno podróże, szukanie swojego miejsca, przeprowadzki. Jeżeli jesteście kobietami bądź mężczyznami, to wzbudzenie tej swojej kobiecej siły, siły i intuicji, siły łagodności, łagodne traktowanie pewnych rzeczy, które przyniosą potem oczekiwane rezultaty, to też przyjdzie właśnie w takim spokoju, we współpracy, jak to niesie ze sobą dwójka, samych ze sobą. Łatwiej też Wam będzie wyjść z pewnych rodzajów depresji, lęków, pokonać swoją strefę komfortu. Będziecie mogli mieć przy tym przyjaciół, znajomych, którzy w takich sprawach pomogą, więc warto tutaj również na to zwrócić uwagę. Rzeczy, które przyjdą trudniej. Na pewno trudniej Wam przyjdzie siedzenie w miejscu. Wy jesteście troszeczkę już rozbrykani, więc to takie siedzenie w miejscu nie do końca Wam będzie pasowało. Remonty, jakieś bardzo takie wielkie konstrukcje logistyczne, które trzeba będzie wprowadzić w życie, to właśnie zgodnie z literą prawa, ale one będą troszeczkę trudniejsze do ułożenia, bo trzeba będzie patrzeć na wszystkie aspekty, które dane zadanie cechują. Z trzeciej strony również nie będziecie siedzieć i marzyć, wszelkiego rodzaju rozmymłanie też będzie jakby poza Waszą percepcją, będziecie chcieli działać i działać konstruktywnie. Więc raczej spokój nie dla Was, ale też należy pamiętać, że czasem trzeba będzie podejść dwa razy do jakiegoś zadania, czasem dać pewnej realizacji troszeczkę więcej czasu. W sprawach rodzinnych będą dobre, harmonijne informacje, zadowolenie z kontaktów międzyludzkich, pewne znajomości, które zostały
zawarte, czy jak gdyby, no nie wiem, reaktywowane w zeszłym sezonie, że tak powiem, numerologicznym. One będą kontynuowane. Właśnie dwójka jest rokiem kontynuacji tego, co w jedynce się wydarzyło, więc na poziomie rodzinnym raczej spokój, bezpieczeństwo, harmonia i zadowolenie. Jeżeli chodzi o taki poziom emocjonalny, będziecie emanować swoją kobiecością, swoim entuzjazmem, swoimi emocjami dobrymi, czyli jest taka otwartość na dobrą kontynuację relacji bądź zadzierzgnięcie jakichś nowych znajomości. Ale pamiętajcie, że wiele rzeczy da się załatwić słowem, a nie czynem czy pokazaniem pewnych rzeczy. Tutaj właśnie sprawy internetu, słowa, umów, tutaj można będzie zawrzeć związki małżeńskie. Dwójka w sumie temu sprzyja. I jedyne, o co musicie zadbać, to żeby nie być odbieranymi jako osoby, które tworzą wokół siebie konstrukcyjny właśnie taki mur ochronny, przez który trudno przeskoczyć, bo wtedy samotne osoby ciężko będzie, żeby poznały kogoś wartościowego, a i w związkach taka postawa bez kija nie podchodź, a przynajmniej takie odbieranie, no to nie sprzyja żadnego rodzaju kompromisom. Natomiast słowo może być Waszą potęgą w sprawach miłosnych i emocjonalnych. W sprawach zawodowych bardzo ładnie pokazuje się możliwość zdobycia wiedzy, mądrości, nauki, więc na to można postawić. I jak to w dwójce, drobnymi krokami dochodzi się do celu. Tutaj spektakularnych zmian nie widać, a jedyne zmiany to mogą być takimi zmianami wewnętrznymi. Dokształciliśmy się, idziemy dalej. Dokształciliśmy się, awansujemy. Zdobyliśmy jakąś wiedzę, dostajemy podwyżkę. Nauczycie się też takiej równowagi w dawaniu i braniu, co jest bardzo dobre, dlatego że towarzystwo i otoczenie nie będzie zbytnio męczące. W sprawach finansowych, i tu abstrahując od spraw zawodowych, które układają się dobrze, zwróćcie uwagę, żeby nie wejść w jakiegoś rodzaju koło, matnie i przeciążenia. Jeżeli macie długi, które się ciągną, bo dwójka kontynuacja, tak? Czyli jeżeli macie tego typu sprawy, to tutaj zgodnie z regułami i nie rozmarzycielsko, tylko bardzo zdroworozsądkowo musicie podchodzić do rzeczy finansowych. Większe zakupy, oczywiście po dobrym researchu i upewnieniu się, że coś jest autentycznie potrzebne. Te większe zakupy w postaci na przykład nowych nieruchomości, domów, tam gdzie jest przeprowadzka, to owszem. Natomiast pewne rzeczy mogą wydać się niepotrzebne. Musicie też uważać na straty, bo ludzie mocno będą pragnęli z Wami w cudzysłowie współpracować, a te współprace takie typu, a polecam fotowoltaikę, tak, mogą okazać się niezbyt dobre i niezbyt korzystne, więc powinniście zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące ludzi wokół siebie, to na pewno jesteście w bardzo wysokich wibracjach, dobrych współpracach, ochronie, pozytywnym środowisku i zadowoleniu, nawet jeżeli będziecie, tak jak w miłości, stwarzać pozory surowości, to ludzie będą chcieli z Wami przebywać, rozmawiać, funkcjonować, koegzystować, tworzyć jakieś pakiety i generalnie towarzystwo powinno okazać się dobre, ale dwójka dobra właśnie na wszelkiego rodzaju współpracę stanowczo bywa. Jeżeli chodzi o sprawy wyjazdowe, to już tutaj karta świata pokazywała, że wyjazdy są dobre. Również w aspektach odchodzenia od samotności te wyjazdy będą dobre, bo można mieć z kim, można mieć gdzie, można mieć po co, a nawet jeżeli nie ma tego na wstępie, to można spotkać ciekawe osoby również do spraw miłosnych i emocjonalnych dla samotnych osób. Pewnego rodzaju poruszanie się i wyjazdy będą wzbudzały w Was nerwowość, ale będą one bardzo dobre, pozytywne i w rezultacie zupełnie dobrze wykorzystane. Jeżeli chodzi o energetykę, bardzo dobra, rozwojowa, zwycięska, z silną energią do działań, stabilizacją,
tutaj nie ma czegoś, co może was złamać, a wręcz właśnie wychodzenie z tych fałszywych lęków, stresu jest dla was bardzo wskazane i bardzo możliwe i również widać to w energetyce, która jest silna, mocna i daje i takiego kopa do działań, ale i takie ugruntowanie w rzeczywistości. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak wykorzystać swój rok osobisty, na co zwrócić uwagę, jak funkcjonować, żeby działo się lepiej i bardziej pozytywnie. Zostawcie pod filmem ślad po sobie, komentarz, łapkę, serduszko. I bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w normalnych filmach.